widzę, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie otworzymy naszego Lightpada A4. Myślę, że on się spodoba. Tak się prezentuje, jak możecie zobaczyć. No i myślę, że zaraz sobie otworzymy. Przepraszam, że nie było długo filmów, ale też nagrywałem w shorty, więc jeżeli ktoś widział, to fajnie. No i myślę, że teraz go sobie otworzymy. To wezmę i otworzymy to pierwszy. No bo najpierw ten, bo tu jest bardziej cenny, tylko muszę o 60 stronę wybrać. Dobra, mam otworzone. Teraz by się jeszcze przydało właśnie tą drugą stronę. To jest trudno się dostać do tego. No spróbuję się dostać, więc udało mi się. Dobra, tylko by się to tutaj jeszcze trzeba otworzyć. Tutaj chcę mi się otworzyć trochę, ale mogę też to w ten sposób zrobić. Tylko nie wiem, czy on właśnie będzie skuteczny. Dobra, spróbuję. Albo wiem, po prostu to odetnę i tego. Muszę to w ten sposób. O! Jest, udało mi się. Ops, dobra, mamy już pierwsze otwarte. Teraz trzeba drugie otworzyć sobie. Bo w tym czasie właściwie ja szybko kichnę jako w górę. Oczywiście. I jeszcze subskrypcję z dzwoneczkiem. Będę się wtedy bardzo cieszył. Z tego powodu. Tylko coś nie mogę złapać tego. Będziemy to otworzyć. Muszę jakoś to tu zrobić. O! Tu się trochę udało. Nie wiem, czy będzie ten. Dobra. Widzimy się zaraz, jak ja to otworzę. Dobra, jestem. Teraz tylko tutaj otworzyć w ten sposób i to wyjąć. O! Ja to prezentuję. Wziąłem sobie tablet. I tu wszystkie rzeczy. W naszym opakowaniu się znajduje kabel USB. I żeby podłączyć taki ten wtyczkę, na razie wydamy na bok. Opakowanie też na bok. No i otworzymy sobie naszego tableta. Dobra. No i jak się to prezentuje, zobaczymy. Okej, dobra. Tak się nasz tablet prezentuje. Tutaj jeszcze mam taką siatkę, to dam na bok. Czy mi tu coś, takie coś. No i opisane. I formy 4. Dobra. Tak się otóż prezentuje nasz tablet. Sobie jeszcze te wszystkie naklejeczki podkleję. Ma taką podstawę, widzicie? Piankową. Więc żeby nam się nie dać. I myślę, że na chwilę bym zastopował ten filmik. Bo jeszcze muszę podłączyć sobie ten tablet. Więc myślę, że zastopuję na chwilę filmik. Dobra, jestem. Mam już kartkę. I mam już podłączonego. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest nasz pierwszy poziom. Drugi. I trzeci, czyli takie mocne podświetlanie. Ja teraz sobie to włączamy na tym. Zrobię wam, że fajny sposób też do robienia flipbooków. Tak się prezentują. No i na przykład możemy sobie coś tu oczywiście narysować, nie? Super też sposób. Na przykład do malowania markerem.
tak? No i tak się prezentuje. No możemy sobie właśnie zregulować. Na przykład chcemy taki. Chcemy taki. Taki też można mieć. No i taki to jest ten największy, nie? Tak się prezentuje. No i myślę, że fajny. Jak się spodobał filmik, to dajcie łapkę w górę. I myślę, że mogę zrobić też shorta, jak właśnie zrobiłem jakiś rysunek. Albo też mi możecie oczywiście napisać w komentarzu, jaki mam zrobić, jaki tu mogę narysować. Tam niektóre, jak będzie coś, no możecie napisać na przykład, co tam, no chcecie, to tam, jaką rzecz. Tylko żeby to, no, staram się narysować. No i myślę, że to by było już na tyle. I zasubskrybujcie oczywiście mój kanał ze dzwoneczkiem, żeby dostać wszystkie powiadomienia. No i widzimy się w kolejnym odcinku.